Słuchajcie, kolejne dwa wersety Ewangelii Jana, 6 rozdziału, 10-11. Kto chce? Właśnie Jezus, co Jezus zrobi z tymi zgłodniałymi mężczyznami? No 5 tysięcy głodnych facetów. Do tego jeszcze kobiety i dzieci. Równie głodne, ale jak dziś nawet głodniejsze. Czy Jezus da? Powie, najpierw kobiety niech jedzą i dzieci. Tak, niech najpierw, albo... Słuchajcie, faceci, musicie się podzielić. Albo słuchajcie, dostaniecie chlebek na czterech. Albo powiedział Jezus, słuchajcie, bez przesady, trochę se zjedzcie, ale no, z umiarem. Co zrobi Jezus, gdy oni są głodni i chcą jeść? No właśnie. Powiedział ten Jezus, uczyńcie, by ci ludzie rozłożyli się. Była też trawa liczna w tym miejscu. Rozłożyli się więc ci mężowie taką liczbą jakieś 5 tysięcy. Wziął więc te chleby Jezus i dzięki uczyniwszy rozdał tym leżącym. Podobnie i z tych rybek ile chcieli. Tak, czyli w tamtej kulturze jadło się na leżąco, jadło się, leżało się przy stole, leżało się jak się jadło. Nie było krzeseł na ostatniej wieczerzy po prostu. Tak? Więc Jezus odmówił modlitwę dziękczynną. Tak, i każcie ludziom usiąść. Takie to tłumaczenie. Fajnie, no bo w sumie, no to jak oni mieli to? Zróbcie, żeby ludzie siedzieli, tak? Zróbcie ludzi leżących. Właściwie tak Jezus powiedział. Zróbcie ludzi leżących. No właśnie. I odmówił modlitwę dziękczynną, a w przykładzie toruńskim podziękował i rozdał uczniom. A uczniowie siedzący, tak? To jest pewna różnica, no bo w tym oryginalnym tekście, który ja mam, nie ma tego, że rozdał uczniom i podobnie uczynił, tak? Czyli to jakby jest podobne do innych Ewangelii, będziemy dzisiaj czytać, ale rozdał i kazał rozdać siedzącym. Więc widać, są tutaj różnice w manuskryptach. I co oni mieli? Jezus powiedział, rozkazał, żeby się oni rozłożyli, czyli co, położyli się na plecach, położycie, zajęli miejsce przy stole, tak, czyli tak się zajmował miejsce. Jezus też leżał na ostatniej wieczerzy, leżał obok niego Jan, tak, upaść, a napip to. I rozłożyli się, więc oni się tutaj rozłożyli, trawa, tak, czy jest to apostołowie po tym samym, że tam była trawa. Cóż to ta trawa jest? Trawa to jest pastrisko, tak, hortos. Obrok, czyli to jest pasza dla karma dla zwierząt, tak? Czyli dla trzody, dla owiec, tak? Czyli wyraźnie Duch Święty nawiązuje tutaj do sytuacji, że Jezus jest pasterzem owiec. Tak w Ewangelii Marka czytamy, to Jezus wyszedł z łodzi i zobaczył, że oni są jak owce, które nie mają pasterza. Czyli wyraźnie nawiązanie 34 rozdziału Ewangelii, czy Ewangelii, tak? Ewangelii, czyli Księgi Ezechiela, gdzie jest mówione o dobrym pasterzu, tak? Że Bóg jest pasterzem, Jezus jest jedynym pasterzem. Czyli to spożywienie, czyli... No właśnie. Jezus mówi, ja jestem bramą, kto wyjdzie, wejdzie i wyjdzie. Znajdzie paszę. I Jezus właśnie dzięki uczynił, czyli Eucharisteo, tak? Czyli wyraził wdzięczność. Dzięki uczynił, dziękować, ale to jest... Wyrazić wdzięczność to jest taki człowiek, który doznał życzliwości Bożej, tak? Czyli to jest jakby odpowiedź na życzliwość, doznawać łaski i hojności. Czyli Jezus doświadczał, ten wyraża wdzięczność, kto ma za co dziękować. Ten, który doznał życzliwości i hojności, który wie, że ktoś jest życzliwy, tak? Nie dziękuje się na zapas, czyli nieraz mamy takie zapędy, żeby dziękować Bogu, a w sumie nie wiem za co. Tak? Czyli wdzięczność wyraża, w sercu powstaje, dziękczynienie. Tak, Eucharisteo. No i Jezus wziął te chleby, te 5 chlebów i właśnie uczynił dziękczynienie, tą modlitwę, to błogosławieństwo. No tak, czyli znana żydowska modlitwa, którą oni odmawiali nad każdą, przed każdym posiłkiem. No i rozdał. Kiedyś może zajmiemy się tym dziękczynieniem. Rozdał, Jezus rozdał, czyli dia didomi, dia to zawsze znaczy roz, tak, rozdzielić, podzielić, didomi dawać, rozdzielać, podzielić, wydzielić, przekazać, wydać, oddać i rozdawać. Jezus podzielił, wydzielił,
tym leżącym, tak? Czyli tym, którzy tam leżeli na tej trawie. Podobnie i z tych rybek, ile chcieli, tak? Ile chcieli, ile sobie życzyli, ile życzyli woli, ile w ogóle pragnęli. Czyli wszyscy ewangeliści podkreślają to, że wszyscy najedli się do syta, tak? Czyli nikt nie musiał komuś odstępować, nikt nie musiał powiedzieć: słuchajcie, ja już nie, bo braknie. Ja tam nikomu nic nie brakło. Jezus, jak rozdaje to, nikomu nie brakło. Nikt się nie musiał zostać głodnym, tak? Jezus w Ewangelii Mateusza, czytamy tak. Jezus wyszedł i zobaczył wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych, albo uzdrawiał. A gdy nastał wieczór, wystąpili do niego jego uczniowie, mówiąc: to miejsce jest puste, a właściwa pora już przeminęła, rozpuść te tłumy, aby odeszły do wiosek i kupiły sobie żywności. Jezus powiedział im: nie mają potrzeby odchodzić, wydajcie im jeść. A oni powiedzieli do niego: mamy tu tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on powiedział: przynieście mi je tutaj. A gdy rozkazał tłumom usiąść na trawie i wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w górę, ku niemu błogosławił, czyli to jest inne słowo, eu logos, tak? To są te słowa, które były w tym odcinku o eu. A gdy połamał chleby, dał uczniom i uczniowie tłumom. I jedli wszyscy, zostali nasyceni i zebrali to, co zbywało, 12 pełnych koszyków. Co zostali nasyceni. Zostali, wszyscy się najedli do syta po prostu. A tych, którzy jedli, było około 5 mężczyzn bez kobiet i dzieci. Ewangelia Marka, 6 rozdział. A gdy Jezus wyszedł, ujrzał wielki tłum i zlitował się nad nimi, albowiem byli jak owce nie mające pasterza. Tak? Czyli ewidentne nawiązanie do 34 rozdziału Ezechiela. Czyli nie mieli owce, bo byli chorych. Tak? Pasterz miał ich karmić, uzdrawiać, zajmować się nimi. A oni mieli, mieli mnóstwo chorych, tak? I zaczął ich nauczać wielu rzeczy. A gdy już nastała późna pora, godzina, zbliżyli się do niego i uczniowie, powiedzieli: to miejsce jest odludne i godzina już późno, rozpuść ich, aby poszli do okolicznych wsi i miasteczek i kupili sobie chleba, czyli gdzie? Do Betsajdy, bo nie mają nic, co mogliby zjeść. A on odpowiedział, że do nich: wydajcie im jeść. Powiedzieli do niego: nie mamy. Czy mamy pójść i kupić chlebów za 200 denarów i dać im jeść? A on powiedział: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedzieli się i powiedzieli: 5 i 2 ryby. I kazał i posadzić wszystkich grupa za grupą na zielonej trawie, tak? Czyli Marek podkreśla, że właśnie te 50 osób, ciekawe, tak? Czyli to było takie, to było 100 grupek po 50 osób, tak? Czyli oni byli tak osadzeni, jak można wczytać się w grekę, jak rabata, tak? W trawie. Więc to musiało tak wyglądać, takie kubki mężczyzn z przejściami ludzi. I usiedli gromada za gromadą po 100 i po 50. I wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, błogosławił i łamał chleby i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nich, i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I zjedli wszyscy, zostali nasyceni. I zebrali pełnych 12 koszy kawałków chleba, także i ryb, a tych, którzy jedli, było około 5000 mężów. I jeszcze Ewangelia Łukasza. A gdy wrócili apostołowie, opowiedzieli mu, co uczynili, tak? Czyli misja apostolska apostołów, a on wziął ich ze sobą i usunął ich na osobność na miejsce pustynne, przy miejscu, które nazwano Betsaida, tak? Tłumy jednak dowiedziały się o tym i podążały za nim, a gdy je przyjął, mówił mu o Królestwie Bożym i uzdrawiał tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Kogo uzdrawiał? Wszystkich, którzy potrzebowali uzdrowienia. Po prostu jaka była przepustka do uzdrowienia, no mieć chorobę. A gdy dzień chylił się ku wieczorowi, przystąpiło więc 12, mówiąc do niego: rozpuść tłum, aby odszedł do okolicznych miasteczek i wsi, tam się zatrzymali i znaleźli żywność, bo tu jesteśmy na miejscu pustynnym, czyli łące, tak? Nie, czyli widzicie, pustynia to nie jest koniecznie piach. To może być również bezkresna łąka. A on powiedział do nich: dajcie wy im jeść. A oni powiedzieli: nie mamy więc więcej niż 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i kupimy żywność dla całego tego ludu. Było tam bowiem około 5000 mężczyzn. I powiedział do swoich uczniów: rozłóżcie ich grupami po 50. I uczynili tak. Ciekawe, jak to uczniowie zrobili, nie? No dużo pracy. I posadzili wszystkich. A on wziął, czyli położyli. Wziął 5 chlebów i 2 ryby, podniósł wzrok ku niebu, błogosławił, czyli eu logos. Czyli dobrze mówił i połamał i dawał uczniom,
aby rozdawali tej rzeszy i zjedli, i wszyscy byli nasyceni. I zebrano pozostałych kawałków 12 koszy. Czyli Bóg daje dosyta, tak? Nie musimy mówić, Boże, mi nie dawaj, ale dawaj innym, tak? Mi, albo mi nie daj, ale tamtemu daj. Nie dla wszystkich starczy. I jeszcze zostanie, tak? To ciekawe, że Jezus tutaj każe zbierać te 12 koszy, nie, żeby się nic nie zepsuło, tak? To jest pokarm, który niszczeje, ale na przykład jak Jezus mówi przepowiedź o słowie, to Jezus słowo rozsypuje wszędzie i się marnuje, tak? Rozsypuje na drogę, na kamienistą ziemię, w kwasty i w krzaki i w ciernie, ale wyraźnie to jest nie ten pokarm, tak? Starajcie się o pokarm, który nie niszczeje. Więc starajcie się o pokarm, który niszczeje, a tym pokarmem, który niszczeje, jest słowo Boga, bo duch ożywia. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Amen.